Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Nagrywam audycję, nie lubię słowa podcast, więc nie będę go używała. Nagrywam audycję, a nie film, dlatego że mam potworne uczulenie na twarzy i nie chcę się z tym pokazywać. A nie chcę też robić sobie makijażu, żeby nie zrobić sobie większej krzywdy. Tak więc audycja. I być może, dopóki się nie wyleczę, będziemy się trzymać tej formy. Albo dopóki nie urządzę jakiegoś dobrego miejsca do nagrywania i się nie wyleczę. Zobaczymy. Na razie będą audycje. W poprzednim odcinku mówiłam o różnicy pomiędzy DDA zachowującym się narcystycznie, a narcystą klasycznym, klinicznym narcystą, osobą z zaburzeniami osobowości. Była to odpowiedź na wiadomość z pytaniem, czy to są skrypty czy emocje. Skrypty są metodami radzenia sobie z triggerami uruchamiającymi emocje, czyli z wydarzeniami, które uruchamiają pewne emocje. Czyli de facto skrypty są sposobami radzenia sobie z emocjami. Są emocje, które są pierwotne i one są przez nas doświadczane, gdy jesteśmy malutkimi dziećmi, wówczas zaczyna się kształtować nasza osobowość. I później w procesie socjalizacji do tych pierwotnych emocji jakby pojawiają się dodatki, nakładki, skojarzenia. Większe spektrum dla tych samych emocji. Na przykład najpierw w życiu możemy być odrzuceni przez rodziców. Jest to oczywiście uczucie absolutnie pierwotnego przerażenia o własny byt, ale powiedzmy, że nie jesteśmy zaniedbani na całym obszarze piramidy Maslowa, tylko na najwyższym poziomie, a więc rozwoju osobistego, duchowego, samorealizacji. Tu jesteśmy odrzucani przez rodziców, czyli na przykład wyśmiewani, niewspierani w rozwoju. Czujemy się wtedy mało ważni, mamy niską motywację. Czuwamy oczywiście ogromną przykrość, źle to wpływa na budowanie bliskości, źle to wpływa też na niższe piętra piramidy Maslowa, ponieważ nie mamy wtedy zdrowego poczucia przynależności do rodziny, nie mamy zdrowego poczucia przywiązania. No i tutaj jakby kodują nam się pierwsze skojarzenia do poczucia izolacji, niezrozumienia, samotności, smutku, przykrości, wstydu również, bo poczucia własnej dziwności, alienacji. I później powiedzmy, że mamy rodzeństwo i w takiej rodzinie, w której rodzice załatwiają coś poniżaniem, wyśmianiem, nasze rodzeństwo i my będziemy robili to samo wobec rodzeństwa. I pojawia się następna konotacja tych samych emocji. Ale tymi triggerami są nie tylko zachowania charakterystyczne dla naszych rodziców, ale i dla naszego rodzeństwa, które wyzwalało te same emocje. Później to się pojawia w przedszkolu, od innych dzieci, od nauczycieli, jeśli spotkaliśmy jakiegoś złego nauczyciela. Potem w szkole, na podwórku. I ten zestaw triggerów się jakby modyfikuje, poszerza, update'uje, aktualizuje. A skrypty? Skrypty służą nam do tego, żeby sobie z tym radzić. Żeby się jakoś wobec tego zachować. Jak możemy chcieć się zachować? A na przykład możemy chcieć poniżyć innych po to, by poczuć siłę, jakąś przewagę. I to jest dobra podstawa do kształtowania narcyzmu. To będą skrypty przejawiające narcystyczne zachowania i odwołujące się do narcystycznego
pierwiastka osobowości, który każdy mamy, każdy musi przepracować i każdy musi zintegrować w procesie dojrzewania, rozwoju świadomości, indywiduacji jungowskiej. Nie jest tak, że to przychodzi, nie wiem, z kosmosu, z piekła. Nie, to jest każdy z aspektów jakby zaburzeń osobowości jest po prostu normalnym elementem osobowości, rozbuchanym, rozbudowanym do absurdu, do dysfunkcji. Natomiast narcyzm, stosowany jako przyprawa, a nie jako główne danie, to jest po prostu dbanie o własny wizerunek, dbanie o swoją samoocenę, o swoją pozycję w społeczeństwie. Dlatego też osoby zdrowo pewne siebie, szanujące siebie o wysokiej samoocenie, takie jak ja, są często oskarżane przez różnej maści hejterów w życiu realnym i w świecie realnym i w internecie o narcyzm. Ponieważ osoby, które same nie mają tego w zdrowej ilości, gdy to widzą, od razu oceniają to jako dysfunkcyjne, no bo je to boli u innych, ponieważ narcyzm pociągnięty do rozmiarów narcyzmu, zaburzenia, ma na celu zaboleć. Więc jeśli ktoś sam ma narcyzm tak rozchwiany, że używa mówienia o sobie dobrze do tego, by innych zabolało, po to, żeby ich zdeprecjonować, żeby samemu poczuć się lepszym, ponieważ człowiek taki oscyluje cały czas na osi deprecjacja siebie, deprecjacja innych. To będzie tak to interpretował u innych. Jeśli ktoś natomiast ma problem nie z samooceną, a z byciem potrzebnym i kochanym, jeśli był odrzucony przez matkę w oralnej fazie rozwoju, gdy już sobie uświadamiał, że pierś matki jest prawdopodobnie oddzielnym obiektem i od niej zależy życie, i mógł zacząć mieć pewne jakiekolwiek cienie, podstawy pretensji o deprywację, a więc o to, że ta pierś gdzieś poszła i się mną nie zajmuje, to kształtuje nam się borderline. To znaczy bardzo silna potrzeba, dążenie i bardzo silna pretensja. Unikanie. Tak? I wtedy mówimy o osi dążenie, unikanie. Potem podrastamy trochę, powiedzmy, że właśnie już jesteśmy zaburzeni na osi dążenie, unikanie. I jeśli rodzeństwo sprawi nam przykrość, to z jednej strony będziemy się na to rodzeństwo obrażać, i je odrzucać, z drugiej będziemy marzyć o tym, by brat, siostra nas przeprosili i naprawili sytuację. Potem to samo będzie z pierwszą przyjaciółką w szkole, potem z pierwszym chłopakiem, z pierwszą dziewczyną. Będziemy coraz bardziej wydziwiać, wypoczwarzać tę potrzebę, dążenie, unikanie. To znaczy będziemy na przykład sprawdzać, jak nasze odrzucenie zadziała na tę drugą osobę. Czy ona pomimo tego, że ją odrzucamy, będzie się o nas starała. No i tak nam się kształtuje borderline.
pod warunkiem oczywiście, że budowa naszego mózgu pozwala nam pogłębiać tylko jedną rzecz, którą umiemy, a mianowicie własną dysfunkcję. Natomiast jeśli cierpimy po prostu na syndrom DDA, to budowa naszego mózgu umożliwia nam pogłębianie różnych rzeczy, co nie oznacza, że nie będziemy pogłębiać dysfunkcji. Efekt taki sam. Osoba ma obraz kliniczny niemalże taki sam, tylko obraz kliniczny jej psychoterapii w jednym przypadku będzie pokazywał progres, a w drugim nie. No i co taka osoba z borderline chce osiągnąć? Ona chce ukoić ból odrzucenia. Więc będzie dążyć do bardzo bliskich, niedorzecznie bliskich, niedorzecznie szybkich, niedorzecznie iluzorycznie głębokich relacji. To znaczy, to są osoby, które natychmiast widzą podobieństwo, niezwykłe, nadprzyrodzone podobieństwo pomiędzy mną a tobą. Widzą bratnią duszę w kimś, kogo pierwszy raz spotkały, widzą swoją przyszłą żonę w osobie, którą pierwszy raz spotkały. Czują się przyjaciółmi bardzo szybko. I równocześnie każde postawienie granicy takiej osobie będą odbierać jak odrzucenie, ponieważ będą to interpretować tak, jak to maleńkie dziecko, kiedy ta pierś matki sobie gdzieś poszła. To będzie nienawiść. Nienawiść wynikająca z tego, że obiekt, matka, a dokładnie to w świadomości tego malutkiego dziecka, w ogóle pierś matki jest obiektem, obiekt doprowadził do mojego cierpienia przez to, że nie jest dostępny. To jest jeszcze narcystyczne myślenie w ogóle o sobie w świecie. Oczywiście niemowlęta są narcystami. I dochodzi tu po prostu kolejna emocja, a więc gniew. A wręcz wściekłość, frustracja. I znów skrypty, które pomagają nam się z tym uporać, są zachowaniami pozwalającymi się uporać z emocją, z bólem odrzucenia, z frustracją odrzucenia, z rozpaczą z odrzucenia. I jakie to mogą być skrypty? No na przykład bycie zbyt miłym, bycie zbyt ugodowym. Ale także właśnie nadmierne bycie fajnym, wchodzenie nadmiernie szybko w bardzo bliskie relacje. Oczywiście one są pozornie bliskie, tak? Żądanie od kogoś wielkich deklaracji. Ja pamiętam, jak byłam nastolatką, taką 15-16-latką, to mi się wydawało na drugiej randce, że ja muszę obgadać z chłopakiem, czy on mnie traktuje poważnie, czy nie. No dzisiaj to po prostu, jak to słyszę, to mnie pusty śmiech ogarnia. W ogóle można powiedzieć coś takiego. Ale ja sobie wtedy dopiero zaczynałam radzić z borderline'owym aspektem mojej osobowości, mojego bycia w świecie. I oczywiście gdzieś w drodze dojrzewania z tego wyrosłam. Ale może być tak, że człowiek z tego nie wyrośnie. I mimo, że jest dorosły, to będzie stosował dążenie, unikanie. Będzie stosował to dotąd, aż się nie upora z przerażeniem, z niezgodą
na przeżywanie tej konkretnej emocji, a więc rozpaczy straty, rozpaczy odrzucania, rozpaczy izolacji. I będzie przejawiał wszelkie cechy borderline, dopóki nie nauczy sobie radzić z tym, że może zostać odrzucony, że ktoś może zniknąć z jego życia, że ktoś go może nie chcieć. Narcysta, znaczy osoba zachowująca się narcystycznie, stosująca narcystyczne mechanizmy obronne, będzie manipulowała, będzie upokarzała, będzie zawstydzała po to, żeby skompensować sobie swoje własne poczucie bycia niewystarczającym. Właściwie jak przejrzymy zaburzenia osobowości, to każde opiera się na jakiejś deprywacji, na jakimś braku, na jakimś niezaspokojeniu tak głębokim, że ono się staje osią życia. DDA może znaleźć kompensację w jakichś innych obszarach. Osoba z zaburzoną osobowością raczej będzie zafiksowana na załatwianiu tej kompensacji sobie. Socjopata to jest osoba przekonana, że świat jest zły, ludzie są źli, wszyscy oszukują i wszyscy kłamią, ale zazwyczaj jest to osoba, która u zarania była bardzo wrażliwa i bardzo poraniona przez to. Tym się różni od psychopaty, że psychopata wrażliwy nigdy nie był, ale ogólnie ma takie samo przekonanie o świecie. Natomiast nie ma się u niego do czego odwołać. Dlatego zdarzają się socjopaci, którzy pracują z więźniami, tak? Są po wyrokach i naprawiają swoje życie. Pracują z więźniami, pracują z dziećmi z zagrożonych środowisk. Mamy Fundację Sławek czy Fundację Rehab Artura Kolasy, który był niezłym numerem. Natomiast psychopata no nie będzie, nie ma się u niego do czego odwołać, bo on nie czuje innych emocji niż te złe. On nie widzi u ludzi innych emocji niż te mordercze. A jeśli je widzi, to je postrzega jako charakterystyczne tylko dla nich, które ich określają jako słabych. Osoba o histrionicznym zaburzeniu osobowości ma niezaspokojoną także potrzebę ważności, ale i wyjątkowości. Oczywiście histrionicy są narcystyczni. Zaburzenia osobowości w zasadzie nigdy nie występują pojedynczo, jako czyste, tylko w ramach klastra zazwyczaj występują po 2-3, a więc border będzie histrioniczny, narcyz będzie histrioniczny, histrionik na pewno będzie narcystyczny. Psychopata może być narcystyczny. Więc histrionik, osoba, która stara się być kolorowsza niż jest, bardziej fascynująca niż jest, ma potrzebę podkreślania własnej wyjątkowości, to jest trochę wyżej niż ważności, czyli niż narcysta, a więc jej problemy prawdopodobnie ukształtowały się troszeczkę później niż osoby narcystycznej, kiedy to już indywiduacja jest ważniejsza, kiedy ważniejsze jest to, jaką jesteś osobowością, a więc to jest w nastolectwie bardziej niż narcyzm, który ma już podstawy kształtować się w dzieciństwie. Ale oczywiście może być też w dzieciństwie, jeśli na przykład rodzice inaczej traktowali słodką, śliczną córeczkę, która była księżniczką, a dużo gorzej traktowali syna, który był po prostu synem, a nie taką gwiazdeczką.
Więc osoba przyjmująca rolę gwiazdy, maskotki w rodzinie dysfunkcyjnej ma większe podstawy, by stać się histrionikiem. Histrionikiem w ramach skryptu TDA albo w ramach zaburzeń osobowości. Osobowość zależna to lęk przed tym, że sobie nie poradzę. Osobowość lękowo unikająca to również lęk przed tym, że sobie nie poradzę. I to są tylko różne style radzenia sobie z tymi lękami, tak? Poddanie się komuś, podczepienie się pod kogoś. To są różne modele zachowań. I te modele zachowań w tych skryptach DDA znajdują odzwierciedlenie. Więc tak jak powiedziałam w tamtym odcinku, tak mówię i w tym, nieważny jest obraz kliniczny. Obraz kliniczny jest istotny dla psychiatry i dla psychoterapeuty, dla każdej innej osoby, która pracuje z czyimś zdrowiem psychicznym i funkcjonowaniem. Ponieważ wiadomo, że jeśli mamy do czynienia z DDA, to możemy z tą osobą nad tym pracować, a jeżeli mamy do czynienia z osobą zaburzonej osobowości, to możemy co najwyżej starać się ograniczyć szkody. Ważne jest to dla partnera, bo wizja związania się z kimś o zaburzonej osobowości to jest de facto wizja związania się z kimś, kto będzie stale odwalał to samo i nic się nie zmieni. Dość smutna i przerażająca to jest wizja moim zdaniem. Natomiast wizja związania się z DDA przejawiającym tak silne reakcje obronne, że dają obraz jak zaburzenie osobowości, no to jest na dwoje babka wróżyła, no albo się ogarnia, albo się nie ogarnia. Przy czym jeśli DDA ma zachowania ucieczkowe, a więc uzależnieniowe, to nie musi mieć zaburzonej osobowości, żeby nic z niego nie było. Ponieważ zachowania uzależnieniowe, one oczywiście są bardzo częste w ogóle w zaburzeniach osobowości. Ale to jest taki model zastępczy. To znaczy zaburzonej osobowości w sensie biologii nie mam, ale co z tego? Mam swoje uzależnienie, ryję sobie mózg alkoholem, narkotykami, hazardem, pornografią. Rozregulowuję sobie system dopaminergiczny tak bardzo, że przestaję w ogóle odróżniać sens od bezsensu. I efekt jest ten sam. Bo co z tego, że ty biologicznie mógłbyś się uczyć na własnych błędach, jeśli zachowaniami uzależnieniowymi, a każde zachowanie uzależnieniowe rozregulowuje system dopaminergiczny, a więc system interpretacji, co z tego, że mógłbyś, jeśli niszczysz sobie system interpretacji? Jak masz się uczyć na własnych błędach, gdy twój system interpretacji danych wewnętrznych i zewnętrznych jest taki, że i tak wszystko sobie wytłumaczysz głupio i tak jak ci pasuje i tak jak ci da strzał dopaminy następny. A więc wywołasz kryzys, obrazisz się na kogoś. I czy lepiej jest mieć do czynienia z osobą uzależnioną czy z osobą z zaburzeniem osobowości? Lepiej jest nie mieć do czynienia z żadną z nich, po prostu. Bo to zawsze krzywdzi bliskich. Zawsze bardzo źle rokuje. A z osobą DDA, no kto z nas nie jest DDA, DDD? Tylko właśnie pytanie, jak daleko to zaszło. Jeśli zaszło
do momentu, w którym podejrzewasz u kogoś zaburzenie osobowości lub uzależnienie, to zaszło już za daleko. Niby osoby uzależnione mają szansę wyjść z uzależnień, często kompensacją kolejną, a więc na przykład zamordystycznym programem 12 kroków, wierą w Boga, uzależnieniem od czegoś innego, na przykład od bycia dobrym. Ale takie metody są też niezłe na osoby z zaburzeniami osobowości. Jakiś kaganiec, jakiś zamordyzm, taki autozamordyzm. Jakiś cel bardziej odgrywania roli niż realnego realizowania się. Ale też osoba, która tkwi gdzieś w tym bardzo dziecięcym poziomie myślenia o świecie, który daje nam obraz osoby zaburzonej osobowościowo czy uzależnionej, ona nie stanie się sobą, bo ona ma tak niedojrzałą, zdekonstruowaną, czy nieskonstruowaną raczej, osobowość, że ona może tylko przyjmować rolę. I dobrze jest dostarczyć takim osobom role, które są najmniej dla nich destrukcyjne i dla społeczeństwa najmniej destrukcyjne. Tyle z nimi możemy zrobić, ale nie możemy liczyć na prawdziwą relację, na głęboką relację, na bliską relację, na bliskość. Bo to tak jakby liczyć na bliską dojrzałość relację, dojrzałą relację z dzieckiem. No niestety, niezależnie od tego, jak się czujesz na przykład kochany przez swoje dziecko, to jeśli twoje dziecko ma 2 lata, to głównie będzie oczekiwało od ciebie jedzenia. I tego, że może sobie na tobie przetrenować słowo nie. Jeśli twoje dziecko ma 5 roku, będzie oczekiwał od ciebie jedzenia i ciepła. Wzajemność od dziecka będzie się pojawiała dużo później. Dziecko się będzie uczyło wzajemności. Najpierw ta wzajemność będzie instrumentalna. Ono się będzie na przykład uczyło roli dobrej osoby. I gdzieś dalej, później, albo to uwewnętrzni, albo na zawsze dobroć, moralność pozostaną dla niego zewnętrzne. Jeśli ktoś jest dorosły, a uczucia wyższe zostały dla niego zewnętrznymi na zawsze, on ich tylko używał instrumentalnie, to prawdopodobnie jest to osoba o zaburzonej osobowości. Jeśli człowiek będzie się wahał pomiędzy tym, czy uczucia wyższe są dla niego wewnętrzne czy zewnętrzne, to prawdopodobnie będzie osobą uzależnioną. Jeśli się nie będzie wahał, to jest dla niego szansa. Tylko jak rozpoznać to wahanie lub nie? Wahaniem jest również wyparcie. To znaczy, jeśli osoba twierdzi, że jest niezdolna do tego śmego i owego, co jest ludzkie i do czego każdy jest zdolny, to znaczy, że po prostu stosuje wyparcie. A więc nie chce się sama przed sobą przyznać, że jest do czegoś zdolna. A tutaj podświadomość zawsze działa w jeden sposób. Wymusi na niej to, żeby to przyjęła do wiadomości. A więc wyjdzie z niej makabryczne szambo. Więc spokojnie, wyparcie, dysocjację można uznać za wahanie. Osoby w wyparciu, w dysocjacji będą bardzo chętnie sięgały po zachowania uzależnieniowe, ucieczkowe. Bo
przed tym wyparciem trzeba uciekać, bo inaczej ono się będzie dobijało, będzie się upominało o uświadomienie. I odwracanie uwagi czynnościami, które potęgują poziom dopaminy, jest jakby pierwszą dostępną metodą. A więc jakieś ekstremalne przeżycia, alkohol, narkotyki, imprezy, sporty ekstremalne, zawody ekstremalne, kłótnie, kryzysy. To wszystko potęguje poziom dopaminy, adrenaliny również. Daje poczucie takiego ukojenia. Taką kompensację braku. Odwraca znakomicie uwagę. A na chwilę. Później znowu rzeczywistość się upomina i taka osoba musi więcej i więcej dostarczyć sobie wrażeń, żeby odwrócić uwagę. Tak więc skrypty, niezależnie czy są to skrypty, czy są to już skrypty zaburzonej osobowości, są mechanizmami obronnymi psychiki przed wielkim bólem, a więc są mechanizmami obronnymi przed odczuwaniem emocji. Dziękuję bardzo.